Cześć, witam Was bardzo serdecznie na trzecim zawodowym streamie. Spotykamy się dzisiaj tutaj wirtualnie, aby porozmawiać o pracy w sektorze humanitarnym. Zobaczymy, na czym ta praca polega, co można w ogóle robić w tej branży, w jakich różnych dziedzinach rozwijać swoją ścieżkę zawodową. Porozmawiamy też o stereotypach, które są często związane z pracą w tej branży i w ogóle w organizacjach pozarządowych. Myślę, że też będziemy się starać przekonać Was, że praca w organizacji pozarządowej może być ciekawą alternatywą dla pracy w sektorze publicznym, prywatnym. Także zapraszam Was na spotkanie. Ja się nazywam Klaudia Stano i witam Was serdecznie w imieniu całej Mapy Karier. Ze mną dzisiaj na łączach są Karolina Suchecka, prosto z Sudanu Południowego, z Dżuby, i Alicja Smotryś. Obie dziewczyny na co dzień pracują w polskiej akcji humanitarnej, ale w dosyć innych branżach. Karolina jest kierowniczką programową misji w Sudanie Południowym i, no, tak jak już mówiłam, łączy się z Dżuby, więc też wybaczcie, jeżeli byłyby jakieś chwilowe przerwy w połączeniu. Musimy mieć wyrozumiałość, ale bardzo się cieszymy, że się udało. Alicja pracuje w Warszawie w dziale komunikacji, zajmuje się współpracą z aktywistami. Zaraz zresztą dziewczyny trochę więcej powiedzą o sobie, ale bardzo się cieszę, że będę mogła porozmawiać dzisiaj o temacie pracy humanitarnej z pasjonatkami, z fachowcami, z dziewczynami, które już mają po prostu w tym długie doświadczenie. I jeżeli dokładnie przeczytaliście zaproszenie na to spotkanie, to mogliście zauważyć, że miała być dzisiaj z nami jeszcze Magdalena Kuśka, natomiast również jest w Sudanie Południowym i utknęła w miejscu bez internetu, dlatego jest z nami Alicja, ale też taki jeden aspekt pracy humanitarnej nam się wyłania, czyli nie zawsze przewidywalność tego, gdzie będziemy w danym czasie. Ale tak, to dzisiejsze spotkanie będzie miało formę wywiadu i zachęcam Was do tego, żebyście partycypowali, zadawali pytania. Pytania możecie zadawać w linku w opisie wydarzenia. Ja mam dużo swoich pytań przygotowanych, ale zależy nam na tym, żeby po prostu odpowiedzieć gdzieś tam na Wasze wątpliwości, niezależnie od tego, czy są jakieś takie bardziej ogólne, czy szczegółowe. Nasze spotkania trwają zwykle około półtorej godziny. Więc to jest jedna informacja. No i za chwilę przechodzimy do rzeczy. Ja jeszcze bardzo dziękuję platformie Click Meeting, która jest naszym partnerem technologicznym. Dobrze, to dziewczyny, przedstawcie się może krótko. Na pewno będziemy te tematy pogłębiać, ale powiedzcie, co robicie na co dzień w Polskiej Akcji Humanitarnej. Karolina, możemy od ciebie zacząć. Dobry wieczór, bo u mnie już trochę później niż u Was, 2 godziny różnicy. Karolina Suchecka, tak jak zostałam przedstawiona, jestem kierowniczką programową misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym, czyli zajmuję się tą częścią działań misji, która działa w terenie, która wdraża konkretne rozwiązania, konkretne projekty w różnych częściach kraju. O różnych tematach, to o tym pewnie powiemy sobie trochę później. Ja w Sudanie Południowym jestem od 1,5 roku już, tutaj pracuję. Wcześniej pracowałam na misjach Polskiej Akcji Humanitarnej w Ukrainie Wschodniej, w Donbasie, a jeszcze wcześniej pracowałam dla misji irackiej w Kurdystanie, w Iraku. Z sektorem pomocy humanitarnej związana jestem od 2,5, prawie 3 lat już. Wcześniej pracowałam przez wiele lat w różnych miejscach, ale głównie można powiedzieć, w sektorze pozarządowym. Czyli zaczynałam dawno temu w Domu Kultury jako wolontariuszka, potem byłam pracownicą, realizowałam projekty międzynarodowe, wymian międzynarodowych dla młodych ludzi. A potem to było jeszcze, jak nie mieszkałam w Warszawie, jak przychodziłam się do Warszawy, to pracowałam w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Po drodze też założyłam stowarzyszenie razem ze znajomymi, które już bez mojej obecności, ale świetnie sobie radzi i dalej hula w Krakowie. Także przez te wszystkie lata mojej pracy byłam związana z trzecim sektorem z różnych stron, że tak powiem, bo zarówno od strony stowarzyszenia, jak i od strony później przez wiele lat właśnie Narodowej Agencji Programów Edukacyjnych w Warszawie. Także
po tej stronie, która z kolei przydziela dofinansowania różnym organizacjom, a potem po tych wszystkich przygodach z międzynarodową edukacją wylądowałam w pomocy humanitarnej. Super, dzięki. Alicja? Ja pracuję w Warszawie, tak jak powiedziała Klaudia, także w Polskiej Akcji Humanitarnej, ale właśnie tutaj na miejscu. I moim zadaniem i zespołu, w którym pracuję, czyli zespołu komunikacji, jest informowanie w możliwie komunikatywny, jasny i klarowny sposób o tym wszystkim, co na jednej, na licznych naszych misjach, w tym Sudanie Południowym się dzieje. Więc na co dzień po prostu tworzymy materiały i informacje kierowane do Polaków, tak aby ta praca była przełożona, miała takie przełożenie na to, żeby Polacy wiedzieli, co robimy. Oraz po prostu, co się dzieje w tych rejonach, gdzie pracujemy, bo informujemy również szerzej, nie tylko o naszych działaniach, ale po prostu o sytuacji w danym rejonie świata. Mamy misji obecnie kilka i one są od siebie oddalone i geograficznie, i kulturowo. I sytuacja w krajach także się zmienia, tak więc to informowanie jest szalenie istotne. Jedną z funkcji w ogóle tak naprawdę naszych jest również informowanie i edukowanie, a żeby to było efektywne, to musi być zrozumiałe, więc jest to zupełnie inny punkt widzenia mój niż Karoliny, ale jakby działamy w jednym teamie, tylko od takiej strony. Super, no ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli dwa różne punkty widzenia, bo to nam pokaże, że nie tylko praca w terenie jest możliwa w Polskiej Akcji Humanitarnej, ale też praca tutaj w Warszawie jako wsparcie, też również praca edukacyjna. Dobra, zanim zaczniemy rozmawiać o pracy humanitarnej, o pracownikach, o wymaganiach, o ścieżce edukacyjnej, wiem, że macie przygotowany taki 4-minutowy filmik, który za chwilę wyświetlimy, ale chciałabym wcześniej Was poprosić, nie wiem, może Ciebie, Alicja, o to, żebyś powiedziała w ogóle, czym jest pomoc humanitarna, tak w dużym skrócie, żebyśmy wszyscy byli na tej samej, w tym samym zrozumieniu tematu. Pomoc humanitarna to jest pomoc niesiona w sytuacji, kiedy w danym miejscu na świecie, w danym kraju dochodzi do rzeczy, no, do kryzysu naturalnego, spowodowanego naturalnie albo przez działania człowieka, albo po prostu do wojny. I w danym momencie ludzie przestają mieć dostęp do rzeczy tak istotnych i elementarnych, jak bezpieczne schronienie, jak pomoc medyczna, dostęp do żywności, dostęp do wody, dostęp do edukacji, do przedmiotów pierwszej potrzeby. I z racji tej nagłej chwili potrzebna jest pomoc, która umożliwi ludziom przetrwanie tego trudnego czasu. To tak bardzo ogólnie, ale to właściwie jakby odpowiada właśnie temu, czym jest pomoc humanitarna. Czyli z założenia jest tymczasowa i z założenia ma pomóc w danym momencie na skutek działań, które się właśnie wydarzyło. Okej, super. To czy mogłabyś nas wprowadzić w takim razie do filmu, który zaraz uruchomimy? A film, który Wam pokażemy, specjalnie taki pomyślałam, że to jest dobry kontekst do tego, o czym opowiadamy, bo my tutaj z Karoliną obydwie jesteśmy Polkami pracującymi w Polskiej Akcji Humanitarnej, ale tak jak wspomniałam, sama nasza organizacja ma kilka misji, które mają swoje siedziby w krajach, w których prowadzą stałe działania oraz dwa biura w Polsce. Natomiast nie jest tak, że na tych misjach i w ogóle w naszych szeregach są tylko i wyłącznie polskie kobiety. Jest nas dużo i to także wynika z tego, że w różnych rejonach świata często bardziej efektywnie, no przeważnie bardziej efektywnie pracują ludzie, którzy znają język i kulturę i kontekst danego rejonu. I film, który Wam pokażemy, to jest film, który przygotowaliśmy na Dzień Pomocy Humanitarnej w tym roku, na 19 sierpnia, którym właśnie twarzami są nasi pracownicy mówiący trochę o sobie i pokazujący swoje twarze. Dobra, to ja w takim razie uruchamiam ten filmik, włączam, mam nadzieję, że transmisja będzie bezproblemowa. On będzie z dźwiękiem, ale również będą napisy, więc jeżeli będzie, nie wiem, za cicho, za głośno, to po prostu można czytać napisy. Dobra. I'm Madam Magan Ali Gedi, Head of Program for Polish Humanitarian in Somalia. Вітаю всіх, мене звати Оксана Богдан. Я проектний координатор польської гуманітарної акції. My name is Umayma Ali Idrus. I'm project manager, health program officer, Polish Humanitarian Actions, Yemen Missions. My name is Ule
name is Alice Aloysius, and I work for PAH. I'm Bejur Paul Anthony, working as project coordinator for Police Humanitarian Action. Hamda Sultan I decided to work with humanitarian organization is to be able to make a difference in any quantity and capacity. That's what means the humanitarian to me. As a human, wants to develop empathy to the another human suffering and bring out the humanitarians within take small steps towards helping and offering the hope to the vulnerable people. I love being a humanitarian worker because it is my desire to change the world or to make the world a better place for many people. So many people in South Sudan are suffering, inclusive. I also had experience of being a refugee or an IDP before. So to me, I feel it's my duty, it's my role to also help other fellow people who are suffering in South Sudan. In terms of why I choose to work in the humanitarian sector, I think the purpose is to save life and alleviate human suffering. من أول ما جيت المخيم كان وضعي جدا تعبان شغل ماكو الغذائيات قليلة أنا عائلتي كبيرة ثمان نفرات ليش تغيرت يعني أنا من دخلت للمنظمة وداومتي أنا حسيت بنفسي يعني إني يعني حالي حال الرجل أقدر أشتغل أقدر أجيب الولاد يعني ماكو شيء يقف يعني كانت الحياة بالنسبة لي متوقفة. I choose to work for humanitarian organizations because for personally, I am a teacher, and being a teacher is where you work with the community, with the people. So working through the organizations is where I can be able to reach to many people in the community than specializing in one school where you will only handle less than 1,000 children. But in the humanitarian work, I'm able to reach more than 10,000 people. So this is why I chose to work for humanitarian organization. there's one thing that to socialize with the people, you need to be coming, work with a humanitarian organization. You meet different cultures. This is one thing I also feel I should be working for humanitarian organization. After work, I really love watching. Okej, okay, chyba koniec filmu. Trochę się uciął, no ale trudno. Zgubili się wszyscy, więc to, co nam chodziło, najbardziej się udało. Okej, okay, super, czyli usłyszeliśmy w ogóle też różne motywacje do pracy w sektorze humanitarnym i w dużej mierze od pracowników lokalnych. No dobra, słuchajcie, to moje pierwsze pytanie do Was, też w ogóle zachęcam widzów do zadawania pytań pod linkiem, cały czas możecie go znaleźć w opisie wydarzenia, widzę, że już się pytania pojawiają, więc super. Ale moje pierwsze pytanie do Was jest takie, kto może znaleźć pracę w ogóle sektorze humanitarnym i chodzi mi już bardziej o takie specjalizacje. Czy byście mogły podać przykłady, też może Karolina, z kim współpracujesz na misji, jakby, jakie osoby są potrzebne do tego, żeby ta misja była efektywna i faktycznie udzielała profesjonalnej pomocy na miejscu? Zacznę może od tego, że tak jak już tutaj padło wcześniej, pracownicy humanitarni to są głównie pracownicy lokalni. Na naszej misji w Sudanie Południowym na parę dziesiąt, około 70 osób, mamy tylko i wyłącznie 3 osoby, które są obcokrajowcami. Ja jestem jedną osobą z Polski, oprócz tego są 2 osoby z Ugandy. A cała reszta, czyli te około 70 osób, 60 parę osób, to są pracownicy Sudanu Południowego. Zatem głównie mogę odnieść się do kompetencji, do wykształcenia, do umiejętności tych osób, z którymi pracuję lokalnymi, ale mogę też parę słów powiedzieć o tym, jakiego rodzaju stanowiska zazwyczaj są piastowane przez obcokrajowców, czyli właśnie zakładając, że w Polsce nie dojdzie do sytuacji, że będzie potrzebna pomoc humanitarna w najbliższym czasie, ani w dalszym czasie, to wszyscy nas słuchający, jeżeli już braliby pod uwagę pracę w pomocy humanitarnej, no to albo w biurze w Warszawie, tak jak pracuje Alicja, albo wyjeżdżając na misję. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o potrzebne umiejętności, to są 2 rodzaje, trzeba powiedzieć. Pierwszy to są takie czysto techniczne umiejętności,
Czyli na przykład jeżeli Polska Akcja Humanitarna w Sudanie Południowym prowadzi działania związane z dostępem do wody, czyli mówiąc wprost, na przykład wiercimy studnie. Mamy wielkie wiertnice, które trzeba obsługiwać, trzeba wiedzieć, jak one działają. Do tego są po prostu potrzebni inżynierowie i technicy. Ja bym się nie porwała na to, żeby się zabierać za robotę na przykład z wiertnicą, ale mamy lokalnych specjalistów, którzy się tym zajmują. No to jest przykład akurat technicznych umiejętności. Poza tym potrzebne są oczywiście osoby, które są specjalistami w swoich dziedzinach, w zależności od tego, jakiego rodzaju projekty realizujemy. Jeżeli realizujemy projekty w sektorach związanych na przykład, nie wiem, z dostępem do żywności, czy w projektach na przykład związanych ze zdrowiem, no to potrzebujemy osoby, które mają na ten temat podstawową wiedzę i będą potrafiły w tych projektach pracować. Zarówno są to eksperci, tacy, którzy wiedzą, wręcz mają jakieś wykształcenie medyczne, które pozwoli im realizować projekt na przykład związany ze szczepieniami albo z dystrybucją leków, czy też ze współpracą z lokalnymi szpitalami. Jak i też osoby, gdzie teraz może ta wiedza taka bardzo specjalistyczna nie jest potrzebna, ale po prostu osoby, które znają ten system, wiedzą, jak to działa, czyli są w stanie zorganizować na przykład spotkania z lokalnymi władzami, są w stanie zorganizować takie duże miejsca dystrybucji, bo to jest też potrzebne, ponieważ dystrybucję, jak coś rozdajemy beneficjentom, ludziom, którym pomagamy, to, no to po prostu parę tysięcy ludzi danego dnia musi mieć zorganizowaną przestrzeń, miejsce, gdzie te swoje będą mogli wszelkiego rodzaju rzeczy, które są dystrybuowane, odebrać. To jest to, o czym powiedziałam, to jest ta część programowa, którą ja się głównie zajmuję, bo to jak padło, jestem kierowniczką programową misji, ale oprócz tego każda misja ma też część operacyjną, czyli jest po prostu dział księgowy i finansowy. I naszymi finansami zajmuje się kolega, który równie dobrze mógłby zajmować się finansami, nie wiem, w biznesie, czy w stowarzyszeniu, czy innej fundacji, w sensie w NGO-sie, zajmującym się kompletnie czymś innym. On po prostu siedzi przy komputerze, zajmuje się odpowiednim ustawianiem tabel, podliczeniami i tak dalej, księgowy, księguje dokumenty i to jest jego zadanie. A oprócz tego są też osoby, które zajmują się, nie wiem, kadrami na przykład. Cały dział HR, który mamy na misji, tak samo zresztą jak jest w Warszawie. To są osoby, które są specjalistami w swojej dziedzinie i no i tak jak mówię, to jest taka twarda wiedza. Natomiast też trzeba powiedzieć, że trudno też mówić o wykształceniu kierunkowym, jak chodzi o pracę humanitarną. Ja na przykład jestem z wykształcenia politologiem, natomiast w ramach studiów podyplomowych, które można zrobić w Warszawie, bo są takie studia roczne z pomocy humanitarnej, po prostu zdobyłam wiedzę na temat tego, jak ten sektor działa i jak funkcjonować. A oprócz tego, co mi się bardzo przydało i widzę, że wielu, wielu ludziom się przydaje, to jest takie doświadczenie projektowe z innych NGO-sów wyniesione, może niekoniecznie z NGO-sów, może nawet z jakichś innych możliwości w ramach szkolnych czy tam pozaszkolnych działań, gdzie po prostu osoby, taki też jest mój przykład, tak? Ja jako wolontariuszka zaczynałam mając tam paręnaście lat, tak jak mówię, w jednym z domów kultury w Krakowie. I po prostu od tamtego czasu uczyłam się, co to znaczy zarządzać projektem, tak? To były maleńkie projekciki najpierw, które nie wiem, trwały dwa dni, polegały na zorganizowaniu spotkania dla młodzieży okolicznej, a potem to były coraz większe, rzeczy coraz większe. I ta wiedza mi się bardzo przydaje i widzę, że wiele osób, które wchodzi do tego sektora, to właśnie z takim doświadczeniem, bo tutaj lwia część naszej pracy na misjach, może Alicja opowie o Warszawie później, ale na misjach to jest zarządzanie projektem, koordynowanie projektów. Mm-hmm. Okej, dobra. To wyłania nam się tutaj taki obraz, że tak naprawdę niezależnie od specjalizacji można w pewnym momencie trafić do sektora humanitarnego, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą branżą i jeżeli posiada takie kompetencje, które się po prostu przydają, czyli właśnie finanse, kadry, cała ta część administracyjna. Okej, dużo wątków otworzyłaś, jeszcze będziemy do nich wracać. Tak jest, jak mówi Karolina, jeszcze bym się dołączyła z specjalizacjami, które przychodzą mi do głowy, wokół których ja się obracam w Warszawie, bo u nas z kolei jest odwrotnie, w tym biurze głównym warszawskim w PAK-u jest chyba z 50 pracowników, z czego chyba
jedna Ukrainka jest tylko u nas, a reszta są Polacy, więc jest tak jakby dokładnie drugą stronę, ale to też właśnie wynika z tego, że pracujemy na gruncie polskim i niezbędny jest język polski, znajomość realiów, prawa i tak dalej. Więc to jest dosyć po prostu lustrzane odbicie wynikające także z kwestii lokalizacyjnych i geograficznych, ale także takie specjalizacje, które przychodzą mi do głowy, które po prostu wiemy, że są u nas cenione i pracuję z ludźmi, którzy są po marketingu, bo po prostu to są istotne kwestie, które się należy znać i specjaliści od marketingu, którzy pracują u nas, wcześniej pracowali w dużych domach mediowych, a teraz pracują z nami. Podobnie graficy, którzy z nami pracują, cały zespół finansowy, myślę, że spokojnie mogą pracować wszędzie indziej, a pracują z nami, czy specjaliści od fundraisingu, od współpracy z biznesem, współpracy z donorami, z darczyńcami indywidualnymi, to są jakby też często kompetencje, które można byłoby wykonywać gdzie indziej, ale wykonują je dla nas. Tylko tak chciałam od razu dodać, jeśli chodzi o specjalizację, to te prace właśnie można wykonywać także w innych organizacjach. W naszym konkretnym wypadku oczywiście znajomość realiów sektora humanitarnego jest kolejnym elementem, który po prostu trzeba zdobyć. Ale trochę tak jak Karolina powiedziała, nie trzeba się w tej kwestii szkolić, można się doszkolić na temat samego sektora, nawet już tutaj pracując. Te kompetencje wcześniejsze są często jakby istotniejsze i ułatwiające wejście do tego środowiska. Okej, to chciałabym porozmawiać teraz o waszym doświadczeniu, o tym, jak wy trafiłyście i pojawiło się tutaj takie pytanie, które wyświetlę. Sekundkę. O, teraz się powinno wyświetlić. Jakie były wasze początki, jak rozpocząć pracę w sektorze humanitarnym? Obie jesteście absolwentkami studiów podyplomowych, prawda, na UW, ale może... Powiedzcie, jak to się stało, że podjęłyście tę decyzję, gdzie wcześniej studiowałyście inne rzeczy, jak się wasza droga skrzyżowała w ogóle z sektorem humanitarnym i jeżeli mogłybyście też dać wskazówki, czy te studia to jest jedyna droga, czy trzeba na nie pójść, czy można się też doszkolić w miejscu pracy, w PAH-u, czy w innej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, mam nadzieję, szybko. Ja trafiłam do Polskiej Akcji Humanitarnej studiując fotografię i zadając sobie na każdym kroku, szczególnie w podróży, pytanie, czy robienie zdjęć w różnych rejonach świata może być etyczne albo i nie i jakie z tego wynikają konsekwencje, kiedy zdjęcia publikuję i jaka z tym idzie opowieść, czy ona jest obiektywna, czy też subiektywna i jakie, czy to jest... w porządku, czy też nie, że ja mogę tak podróżować po świecie i te zdjęcia robić, mając bardzo dobry aparat i jeszcze zaplecze w postaci studiów. I z tych licznych pytań nagle dotarło do mnie, że chciałabym to wiedzieć od pierwszej ręki, w sensie poznać organizację, która zadaje sobie to pytanie od lat, już niejednokrotnie musiała się z tym zmierzyć i jakieś wypracować jakiś język, którym się porozumiewa i mówi o tej różnorodności świata, o różnorodności ludzi, o różnorodności kulturowej. I z tymi licznymi pytaniami trafiłam do Polskiej Akcji Humanitarnej i do finalnie właśnie zespołu komunikacji, więc trochę od takiej strony, co jakby nie przeszkodziło mi już pracując w tej organizacji skończyć studia właśnie te podyplomowe, o których Karolina wspomniała, podyplomowe humanitarne prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, więc jest możliwe szkolenie się i specjalizowanie, mając wcześniej inne kompetencje w trakcie pracy już. I ja akurat pracuję w Warszawie, czyli nie w terenie, natomiast wyjeżdżam w teren na tak krótkie wizyty, byłam w terenie na krótkie wizyty dziennikarskie, w planach mam kolejne z kolejnymi dziennikarzami, ponieważ dziennikarze, którzy z nami współpracują, jakby aby możliwie obiektywnie mogli powiedzieć, jak wygląda praca na naszych misjach, jeżdżą z nami, bo to jest w sumie jedyna opcja i to jest wymóg bezpieczeństwa, byśmy jakby my byli z nimi, ale opowiadają już potem sami o tym, co widzieli, robią sami zdjęcia i w ten sposób także zapewniamy tę wolność prasy, ale też przepływ informacji. Więc jakby można pracować w HQ, w Warszawie i też dotykać tego, jak wygląda życie na misji i to móc zobaczyć gdzieś bliżej, żeby to o tym sensownie mówić dalej. Więc taka ścieżka.
mojej strony. Czyli na pewno jest tak, że no, będąc pracownikiem humanitarnym, nie trzeba cały czas być gdzieś na misji, ale można też pracować w centrali i stąd wspierać. Tak, możliwe jest też pracowanie na stałe w centrali, pojechanie na misję tylko na pewien czas i powrót, dłuższy niż tylko na jeden projekt na przykład. Najbardziej jest to możliwe. Okej. Okay. Karolina, a jak u Ciebie wyglądała ta ścieżka? Bo mówiłaś, że miałaś właśnie różne przygody z NGO-sami, w końcu trafiłaś do sektora humanitarnego, ale właśnie jaka była Twoja motywacja, jak to się stało? Tak naprawdę moja ścieżka z Pachem czysto prywatnie przecinała się już wcześniej. Nawet ostatnio znajomy przypomniał mi, że poznałam kiedyś dawno temu człowieka, który było to nie wiem, jakieś 10 lat temu był w Warszawie właśnie przejazdem, ponieważ wyjeżdżał na misję, żeby było ciekawiej, do Sudanu, wtedy jeszcze Sudan Południowy nie istniał. I wtedy wydawało mi się to jakimś kompletnie odległym światem. Ja pracowałam w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, robiłam tutaj projekty, byłam jakby tutaj w sensie w Warszawie mocno zakotwiczona i jakoś nie brałam w ogóle pod uwagę tego, że mogłaby być też dla mnie ciekawa rzecz. Więc to nie jest tak, że wiedziałam od samego początku, kończąc studia, że to jest to, co będę robić na pewno. Pracowałam, to jak mówiłam wcześniej, generalnie w trzecim sektorze, miałam bardzo dużo czynienia z NGO-sami i jakoś tak się zdarzyło, że w sumie to chyba przypadek zrządził, że gdzieś po prostu zastanawiając się, co robić dalej, czy mogę dalej iść tą edukację międzynarodową, bo to głównie były takie projekty edukacyjne, czy może być coś innego. Dowiedziałam się o tych studiach, które są na Uniwersytecie Warszawskim. Ja akurat w odróżnieniu od, chociaż nie wiem, gdzie ja zrobiłam studia najpierw, a dopiero potem poszłam do Pachu, natomiast to nie jest tak, że jest to obowiązkowe. To akurat był mój przypadek, że skończyłam te studia, uznałam je za ciekawe, interesujące. W trakcie studiów były tam spotkania z pracownikami Pach, ale też były spotkania z pracownikami innych organizacji humanitarnych, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. I jak skończyłam studia, odpowiedziałam po prostu na ogłoszenie o pracę, które wtedy Pach zamieścił. I w ten sposób wylądowałam najpierw w warszawskim biurze, a potem na misjach. Mm-hmm. Okej, okay. No to też jest ciekawe, że nie trzeba od razu wiedzieć, nie wiem, będąc w liceum czy na studiach, na tę ścieżkę można wejść też trochę później tak naprawdę. Dobra, pojawia się tutaj całkiem sporo pytań, to może jeszcze Ciebie, Karolina, trochę pomęczę pytaniami, bo wydaje mi się, że to się też trochę wiąże z początkami, też opublikuję za chwilkę to pytanie. Alicja, jeszcze prośba do Ciebie jednak o wyciszenie mikrofonu, bo... ale będziesz mogła, oczywiście włącz się za chwilkę, jak będziesz mówić. Co było w sumie dla Was, bo obie byłyście już w terenie, co było dla Was najtrudniejsze podczas pierwszego wyjazdu na zagraniczną operację? Nie wiem, czego może nie przewidziałyście, co Was zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, z czym się trzeba liczyć? Jeśli o mnie chodzi, to zaskakujące były bardziej takie rzeczy bardzo mocno przyziemne, związane z po prostu funkcjonowaniem za granicą, z daleka od miejsca, od Polski, do której byłam przyczajona, bo ja wcześniej nie mieszkałam za granicą. W ramach poprzedniej mojej pracy zdarzało mi się wyjechać na miesiąc, dwa, trzy góra, natomiast zawsze było z takim terminem, że za chwilę wracam, więc mogłam sobie ze sobą wszystko wziąć, to co potrzebuję do funkcjonowania. I o ile przygotowywałam się tak mentalnie na to, że mogę być w trudnych warunkach, w sensie też no, ta praca też niesie ze sobą kontakt z ludźmi w potrzebie bardzo często, że to może być jakąś tam trudną sytuacją, to okazało się, że akurat, a może po prostu do tego się przygotowałam i to nie było rzeczą trudną. Natomiast na pewno trudne było to, że jest się z daleka od znajomych swoich. Jedyny kontakt, który jest, to jest kontakt skype'owo, internetowo, nie wiem, telefoniczny czasem i tak dalej. Zresztą to akurat było proste w Ukrainie czy w Iraku, gdzie ten internet jest wszechobecny i tak samo jak w Polsce w telefonach. Jak przyjechałam z Sudanu Południowego, no to się okazało, że to wcale tak nie działa, że tutaj po prostu internet w telefonie zaczął nam się pojawiać jakieś 3-4 miesiące temu dopiero, a wcześniej to była absolutnie niewykonalna rzecz. No ale, więc to na pewno było trudne i taki dostęp do takich prostych rzeczy, tak, że te sklepy, które są, nie wiem, dostępne, są kompletnie inaczej wyposażone niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce i w zasadzie trzeba to przemyśleć, co się ze sobą bierze, żeby tutaj funkcjonować, bo też no, nie zawsze będziemy mieć dostęp do takich rzeczy bardzo podstawowych w naszym rozumieniu polskich, które kupujemy za rogiem.
a no a tutaj tego nie będzie po prostu. Okej. Okay. Ale co, chciałabyś coś dodać z twoich doświadczeń? Chyba nie, chyba właściwie nie mogę dodać niczego więcej, bo ja byłam w Ukrainie w zeszłym roku, tylko właśnie na krótkiej wizji dziennikarskiej, czyli byłam przez tydzień i widziałam, jak wyglądają nasza praca na miejscu. No trudne, no do pewnego stopnia tak, trudne jest zobaczenie, że gdzieś na świecie dla ludzi prowadzimy projekty w Ukrainie dla osób starszych, czyli dla grupy, która jest bardzo mocno poszkodowana na skutek działań wojennych toczonych w tamtym rejonie. I jest to tyle jakby tragiczne, że to jest grupa, która doświadczyła już wojny jako dzieci, teraz doświadcza po raz kolejny jako już seniorzy. I zobaczenie ludzi, dla których wojna jest codziennością, jest czymś trudnym. I jakby to nie jest tak, że o tym nie wiedziałam, ale jednak zobaczenie tego tak blisko jest takim doświadczeniem. Jasne. Właśnie pojawiło się pytanie, które myślę trochę nawet pogłębia to, o czym mówisz, więc od razu je wyświetlę. Czy ta praca jest ciężka pod względem zdrowia psychicznego, tak psychicznie, czy właśnie często odczuwacie taki stres związany z pracą, z tym, co was otacza, z tym nieszczęściem, bo wyobrażam sobie, że to musi być dosyć przytłaczające czasami. To jest trudne pytanie, oczywiście bardzo głębokie i pewnie na jego temat to można by i pracę magisterską napisać. Ja trochę tak może spłuciłam tę moją poprzednią odpowiedź pod tym względem, ale chodzi mi też o to, że praca moja przynajmniej, taka jak ja wykonuję, czyli praca na misjach, myślę, że niesie za sobą ten ciężar, już abstrahując od tych sklepów, o których powiedziałam, ale ciężar tego właśnie bycia gdzieś daleko, wyciętym ze swojego codziennego życia. I to jest wbrew pozorom dość poważna decyzja. Myślę, że podobne problemy mają ludzie, którzy wyjeżdżają nie na placówki w ramach pomocy humanitarnej, ale po prostu gdziekolwiek za granicę, nie wiem, na stałe, na 2-3 lata, ze świadomością, że będą mogli przyjeżdżać do Polski i spotykać się z bliskimi, mieć z nimi kontakt bardzo sporadycznie. Więc to jest na pewno duże wyzwanie. Jeżeli chodzi, takie podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o wyjazd na misję, no drugi element no to jest charakter tej pracy, czyli właśnie to, co mówicie, że to jest świat, jakby praktycznie cały czas obecność, no pracujemy z ludźmi w potrzebie, pracujemy z ludźmi, którzy są w dużych problemach i w sytuacjach, gdzie ta pomoc humanitarna jest potrzebna. Zatem, jeżeli jest im potrzebna pomoc humanitarna, to znaczy, że ten kryzys jest bardzo poważny. Z drugiej strony też chciałabym, żeby też jasno wybrzmiało, to nie jest tak, że my pracownicy w terenie w rozumieniu nie w Polsce, tylko na misjach, jeździmy w teren tutaj, w stronie południowym i codziennie ja się stykam z ludźmi w potrzebie, nie wiem, pomagam im, głaszczę po głowie albo dostarczam jakieś środki, które pomogą im przeżyć. To nie tak. Moja praca to jest 90% przy komputerze, w biurze, za biurkiem, pisanie raportów, jakby monitorowanie działań, które dzieją się w terenie i tak dalej. Oczywiście, że tematem moich projektów są ludzie w potrzebie i to nie jest łatwe. I też jak czasem jadę w teren, to ja tych ludzi widzę. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, może to jest też kwestia specyfiki też osób, które się na taką pracę decydują. Natomiast tutaj w stronie południowym, no to jest akurat sektor humanitarny, jest bardzo rozbudowany, jest bardzo wiele organizacji, stąd znam bardzo wiele osób z różnych krajów, w różnych organizacjach pracy. O, coś u mnie zaczęło, Karolina. Ja chyba przejmę. No jest to po prostu temat naszej pracy. Nie chcę powiedzieć, że tutaj się wkradła jakaś znieczulica, bo to by było zbyt mocne słowo. Natomiast myślę, że też osoba, która, znaczy jakby też ja nie mogę sobie za bardzo pozwolić na to, żeby móc się pochylać nad konkretnymi przypadkami, problemami jednostkowymi, bo wtedy bym tej pracy nie mogła wykonywać. Więc myślę, że jakieś takie nastawienie, które ono nie jest wynikiem ani specjalnych studiów, ani specjalnego przygotowania, no tylko po prostu może doświadczenia już na tych różnych misjach i różnych sytuacji. Że trzeba troszeczkę niestety odciąć tę sytuację, żeby móc dobrze tę pracę wykonywać. Mhm. Tak, ja to chciałam właśnie dodać, że tak naprawdę ratuje przed emocjonalnym bardzo mocno podejściem profesjonalizm. Trochę przekładając to także na jakby z mojej perspektywy, ja wcześniej w poprzedniej swojej pracy zajmowałam się
Pracowałam w instytucji, która robiła wystawy fotograficzne, historyczne. Również podejmujące tematykę historii Warszawy, gdzie na przykład historii II wojny światowej, na skutek której ucierpieli warszawiacy. I na zdjęciach oglądałam dużo cywili, na których ta wojna kurczyła i mocno świadczyła. Co było trudne, trudno było patrzeć na te twarze Polaków, którzy doświadczyli wojny, którzy nagle stracili wszystko albo wychodzą z tej wojny nie mając nic. I oglądanie teraz fotografii z różnych rejonów świata, które są właściwie takie same, że tak by świadomość tego, że ten jakby pewna powtarzalność ciągle następuje i tak naprawdę, czy to jest Sudan Południowy, Jemen, Ukraina, Warszawa, Polska, to jakby nie ma większego znaczenia, bo jakby cierpienie ludzkie jest właściwie takie samo. Jest dużym ciężarem, przynajmniej jakby odczuwamy to. Możemy w dalszym ciągu, ja na przykład jestem w stanie ocenić fachowo zdjęcie i jego jakość i nie zastanawiać się już, nie starać się emocjonalnie dochodzić tutaj do głosu, czy jakby co widzę, tylko wybrać dobre zdjęcie. Wybrać zdjęcie, które w danym kontekście jest potrzebne. I jakby uciekanie się do profesjonalizmu, w ogóle posiadanie właśnie tych twardszych kompetencji umożliwia fachowe wykonanie pracy, nawet jeżeli ona rzeczywiście psychicznie może obciążać, bo jakby oglądamy zdjęcia, które są z czegoś, co się aktualnie dzieje na świecie. Ale jakby to doświadczenie mamy wszyscy, bo wszyscy mamy dostęp do mediów, które pokazują nam zdjęcia praktycznie z minuty na minutę ukazujące obraz sytuacji. Wszyscy oglądaliśmy na żywo prawie, że sytuację w Bejrucie po wybuchu, gdzie PAH włączyła się do tej akcji, więc niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami, czy też tylko ludźmi wspierającymi organizacje humanitarne, jakby wszyscy możemy być na to mocno uczuleni i to widzieć, więc to jest pytanie do nas wszystkich, czy dajemy radę jakby żyć w świecie ze świadomością tego, że do wojen czy katastrof naturalnych dochodzi, czy też nie, i czy jesteśmy w stanie być bliżej tego wszystkiego i o tym czytać i oglądać zdjęcia. W tym kontekście pojawiło się też kolejne ciekawe pytanie, czy te predyspozycje są jakoś sprawdzane przy rekrutacji? I pewnie to jest pytanie bardziej uniwersalne, nie dotyczy tylko PAH-u, ale też innych organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Czy wy przechodziłyście takie testy? Jak to wygląda? To jest dobre pytanie, bardzo takie świadome pytanie. Tak, żeby pracować w polskiej akcji humanitarnej, należy przejść testy psychologiczne. I mamy to jakby w ramach procesu rekrutacyjnego. To również dotyczy oczywiście motywacji, to jest też ważne, dlaczego ludzie decydują się na pracę w tym sektorze. Ważne jest, żeby te motywacje możliwie szybko poznać i zrozumieć, bo mogą być bardzo różne. Okay. Ja tylko dodam do tego, co mówi Alicja, absolutnie tak, jest to sprawdzane. Ja też miałam testy psychologiczne przed podjęciem pracy w PAH, a nawet jak ktoś nie ma na samym początku, to w momencie jak wyjeżdża na misję, to musi je przejść. To też wynika z dwóch rzeczy. Jedna to jest kwestia dbałości o samą tą osobę, to o czym mówiliśmy głównie do tej pory, ale też druga rzecz, że pracujemy w organizacji, w instytucji i tutaj na miejscu będąc, ja odpowiadam nie tylko za siebie, ale też moje zachowanie i jakość wykonywanej przeze mnie pracy, która nie będzie przez jakieś tam, przez jakby moje problemy ewentualne mogła mieć jakiś wpływ na to. To też jest bardzo ważną rzeczą, tak? To znaczy, będąc na misji w Sudanie Południowym, jeżeli zachowywałabym się, jeżeli coś ze mną wymagałoby jakiejś reakcji, czy jakiegoś specjalnego, nie wiem, jakiejś specjalnej opieki, to ja po prostu wtedy też troszeczkę narażam misję i ludzi, z którymi pracuję. Więc to też jest ważne, żebyśmy wszyscy byli podobnym podejściu, tak, do naszej pracy, którą wykonujemy. Jasne, taka duża odpowiedzialność. Dobra, zrobiło się tak poważnie, to ja bym chciała zadać takie, bo tu jest dużo pytań, ale chciałabym wam zadać takie trochę bardziej pozytywne pytanie, to znaczy właśnie jaką wy macie motywację na co dzień, co w tej pracy lubicie? To jest ode mnie pytanie. Jakie plusy dostrzegacie? No, siedzicie w tym, nie rezygnujecie z tej pracy, a przecież nikt wam nie każe. Więc powiedzcie, co daje wam radość i spełnienie. Ja muszę powiedzieć, że uwielbiam ludzi, z którymi pracuję.
I to zawsze wiedziałam, że to jest ważne, z jakim zespołem się pracuje i w jakiej atmosferze pracy, ale nie umiałam sobie wyobrazić, że może być to aż tak istotne i mieć aż tak ważny wpływ na mnie, a naprawdę mam do czynienia z ludźmi, którzy na każdym kroku mnie zaskakują i po prostu się od nich uczę. Jest to niezwykła wartość i ludzi, którzy wierzą w to, co robią, co brzmi jak banał, ale jakby naprawdę ma realne odzwierciedlenie, czyli jakby wiem, że moja praca zależy od innych, a innych od mojej i jakby motywuje mnie to tym bardziej. Więc jest to dobry zespół, tak nawet szeroko, fajnie ludzie pracują z taką wewnętrzną potrzebą tego, żeby ta praca, którą wykonują, miała sens i żeby była wykonywana dobrze i to jest naprawdę świetne. Mhm. Dzięki. Ja się mogę tylko rękami i nogami podpisać pod tym, co powiedziała Alicja. Mam też wspaniałe szczęście pracować z wspaniałym, niesamowitym zespołem tutaj na miejscu lokalnym. Nie tylko z zespołem w Warszawie, który również jest świetny. Oprócz tego specyfiką, akurat pewnie bardziej stronu południowego niż innych krajów, bo stron południowy to najmłodsze państwo świata, gdzie w zasadzie wszystkie struktury, począwszy, nie wiem, od edukacji, a skończywszy na podatkach, nie wiem, jakimś systemie opieki zdrowotnej, społecznej, cały czas są na etapie tworzenia. Niesamowicie budującym jest, przynajmniej z mojej perspektywy, widzieć, że to się tworzy, że mamy w tym jakiś udział i nasza praca ma sens. I to jest zarówno, nie wiem, w takich bardzo prostych rzeczach, nawet jak się przy tym komputerze i klepię w klawiaturę i robię kolejny raport z kolejnego projektu, to jak na przykład robiłam wczoraj, a dzisiaj robiłam kolejny wniosek na kolejny projekt, to tam zawsze musimy dołączyć takie success stories, to się nazywa z angielskiego, czyli jakieś pozytywne historie, co się wydarzyło w projektach. I to jest zawsze niesamowicie budujące, patrzeć jak, czytać w zasadzie w moim wypadku, czytać co się udało zrobić, że ma to sens, tak? Czyli że przewracanie tych papierków i klepanie w klawiaturę ma jakiś realny wymiar pozytywny. Mm-hmm. Okej. Okay. To teraz takie praktyczne pytanie, które no wiadomo było, że się pojawi, bo jest na pewno interesujące, jak wygląda kwestia wynagrodzenia i myślę, że tutaj warto też powiedzieć o tym stereotypie, który się często pojawia, czyli to, że w organizacjach pozarządowych pracują wolontariusze, którzy nie otrzymują wynagrodzenia, co oczywiście nie jest prawdą, bo wiele osób jest tak pełnoetatowo normalnie zatrudnionych, tak jak myślę my trzy tutaj zgromadzone. Powiedzcie, na jakie zarobki można liczyć w organizacji zajmującej się pomocą humanitarną, nie wiem, w Polsce, na świecie, bo też wyobrażam sobie, że sporo osób, nawet jak zaczyna w Polsce, to później gdzieś tam ich ścieżki różnie się mogą potoczyć. Nikt nie chce odpowiedzieć. My nawet chcemy, tylko to jest duży rozstrzał jest jakby tym, jak można, ile można zarabiać w tej organizacji, że w ogóle w sektorze humanitarnym i oczywiście są to inne stawki w Polsce, inne na świecie, zależne też są od stażu pracy, od konkretnych projektów, które się realizuje. Tak, obalmy mit, w tym sektorze pracują zawodowcy, profesjonaliści, więc a nie wolontariusze, ale też z drugiej strony nie jest to praca najbardziej intratna, na której którą się podejmuje z racji tego, że pieniądze są najważniejsze. Tak w środku jestem gdzieś chyba w tej odpowiedzi, ale trudno jest mi to jakoś tak określić, jeśli chodzi o przykleić do liczb. To ja może powiem z mojej strony, bo jak wspominałam wcześniej, z trzecim sektorem jestem związana praktycznie całą moją karierę zawodową, a to już tych lat jest. Wolontariuszką byłam tylko przez chyba 2 czy 3 lata w Domu Kultury, tak jak wspominałam, a później już zawsze byłam po prostu pracownicą etatową, zatrudnioną, czy to w stowarzyszeniu, fundacji, czy gdziekolwiek. I to jest bardziej pytanie do tego, jakie są stawki w ogóle NGO-sów w Polsce przynajmniej. Bardzo często są one zależne od projektów, tak jak wspomniała Alicja, tak? Czyli jeżeli realizuje się duże projekty z dużym finansowaniem, to też procentowo te wynagrodzenia są wyższe. Jeżeli chodzi za to, natomiast o pracę na misjach, to tu jest trochę taki wchodzi dodatkowy element, o którym nie mówiliśmy, a w sumie to może i powinna była wspomnieć, jak było o tych trudnych elementach i o tych badaniach ewentualnie, które są robione właśnie psychologicznych. Bardzo często misje są w takich miejscach, gdzie jest niebezpiecznie.
jak powiedziała Alicja na początku, co to jest praca humanitarna? To jest praca w miejscu, gdzie jest albo kataklizm naturalny, albo wojna, albo jakiś konflikt zbrojny. W Sudanie Południowym mamy obie rzeczy naraz. Więc albo, nie wiem, jak byłam w Donbasie, to zespół lokalny uczył mnie, czym się różni strzał od wystrzał z chałubicy i wystrzał z moździerza i którą drogą należy jechać, kiedy i tak dalej. I uczyłam się chodzić w kamizelce kuloodpornej. W Sudanie Południowym strzały są z mniejszej broni, ale też broń jest bardzo obecna i przemoc jest bardzo obecna. Ja na przykład teraz rozmawiam z wami z domu, ale ja nigdy po godzinie 19 z domu wyjść nie mogę. Mało tego, jeżeli wychodzę z domu, a dom to jest budynek, w którym mamy swoje mieszkania, ogrodzony wysokim murem i drutem kolczastym, jeżeli wychodzę za jego bramę, to muszę jechać w samochodzie prowadzonym przez naszego kierowcę. Nie mogę sobie po prostu wyjść na spacer, bo jest najczęściej niebezpieczne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie? Praca w takim środowisku jest wynagradzana w ten sposób, że jest podstawowa pensja za pracę wykonywaną jako, nie wiem, kierownik projektu czy kierownik programów, tak jak w moim wypadku. Plus są dodatkowe kwoty dodawane za pracę w trudnych warunkach. Często też, akurat my tutaj mamy wynajmowane mieszkania, bo nie możemy sobie sami, tak jak powiedziałam, ja nie mogę pójść sobie sama i wynająć mieszkania, muszę mieć mieszkanie zaakceptowane z odpowiednimi tam, może nie certyfikatami formalnymi, ale to musi być akcept, że jest to mieszkanie z takimi, a nie innymi zabezpieczeniami, że tutaj nie tak łatwo jest wejść z zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład na takich misjach jak w Ukrainie, gdzie nie masz takiego, jest innego rodzaju zagrożenie, no to tam z kolei pracownicy jeszcze mają dodatkowo dodatek na mieszkanie, które sobie sami mogą w Kijowie czy w Kramatorsku wynająć. Czasem są jakieś, no to jest tak jak w ogóle są ustalane wynagrodzenia w sytuacjach, kiedy ktoś jest oddelegowany do pracy za granicę. To też w biznesie, nie tylko w NGO-sach, tak? I to jest też bardzo zależne. I ty też, tak, też ty wspominałaś, Klaudia, tak, że często jest, no zmienia się też miejsca pracy, tak? Ja teraz pracuję w PAH, no jest mi tu dobrze, natomiast prawdopodobnie za parę lat będę pracowała w innej organizacji humanitarnej, a też wiele osób decyduje się na pracę, nie wiem, w agendach ONZ, czy w jakichś w ogóle rządowych instytucjach, które zajmują się pomocą humanitarną. Akurat to nie jest za bardzo case Polski, ale na przykład tutaj znamy też osoby, które pracują w niemieckich instytucjach po prostu rządowych, zajmujących się pomocą humanitarną. No i to już są jakby wynagrodzenia dyktowane przez właśnie ONZ czy przez te agencje rządowe, także to też się bardzo, bardzo różni. Okej. Okay. Tak. Dziękuję za tę pogłębioną odpowiedź. Myślę, że ona też dobrze pokazuje, że właśnie są te dodatki, no że i na pewno jest to pensja taka, z której można się utrzymać, tak? Praca, której nie wykonujecie tylko z odruchu serca, oczywiście jest to jakaś tam wasza motywacja, żeby... bo tak jak mówiłeś, wasza praca ma sens, daje wam to satysfakcję, ale jednocześnie jesteście za nią odpowiednio wynagradzane i tak to wygląda w profesjonalnych NGO-sach, u nas w fundacji dokładnie tak samo, więc cieszę się, że to mówicie. To ja jeszcze może tylko dodam, bo to też będzie kawałek z tym zdrowiem emocjonalnym i dbaniem o siebie. To, co zauważyłam jako ścieżka kariery u wielu osób, ja tego nie doświadczyłam jeszcze wypalenia zawodowego, mam nadzieję, że szybko nie nastąpi, ale też to, co obserwuję, to wiele osób pracuje 2 lata, robi sobie 5 roku przerwy. 2 lata, 5 roku przerwy albo rok, 5 roku przerwy, no różnie. I to też wynika z tego, żeby być produktywnym, szczególnie w takich trudnych warunkach, w których tu pracujemy. Dlatego też to polega na tym, że nawet jeżeli się mieszka tutaj na miejscu i ta pensja jest z tymi dodatkami, o których mówimy, to po prostu te osoby potem przez te kolejne 5 roku z oszczędności funkcjonują. Karolina, wyprzedziłaś pytanie, które też się pojawiło od widzów i które miałam ci zadać, ale możecie pogłębić ten temat. Praca w sektorze humanitarnym opiera się na celu, jest więc narażona na wypalenie zawodowe. Jak wygląda to w PAH? Mówisz, że właśnie znasz kilka osób, które tego doświadczyły, tylko czy częściej jest tak, że te osoby zupełnie odchodzą w ogóle z pomocy humanitarnej, czy właśnie potrzebują przerwy, ale później i tak wracają? Czy to jest, nie wiem, jakiś duży procent w ogóle pracowników misji? Jak byście się do tego ustosunkowały? Znaczy, żeby była jasność, to o czym teraz mówię, odnosi się do osób, które przyjeżdżają z zagranicy, pracujących na misji. Nie do pracowników lokalnych. Pracownicy lokalni wykonują swoją pracę normalnie tak samo jak Polacy wykonują ją w Polsce.
Pewnie tak samo jak pracownicy pracujący w Polsce i wykonujący swoje obowiązki w ramach swoich zadań służbowych są albo nie są narażeni na wypalenie zawodowe. Trudno mi jest powiedzieć, bo nie znam takich badań, nie mam takich danych, żeby powiedzieć, że częściej jesteśmy narażeni na wypalenie zawodowe. Znowu odniosę się do tego, co powiedziała też Alicja, że no profesjonalizm to jest taka podstawa i w pewnym sensie odcięcie się i wykonywanie swojej pracy po prostu dobrze i rzetelnie pozwala nam na jej po prostu wykonywanie. Czy znam osoby, które z powodu wypalenia zawodowego odeszły z pracy humanitarnej? Nie znam takich osób, szczerze powiedziawszy. Znam osoby, które decydowały się na przerwę. Myślę, że znowu bardziej wynikało to właśnie z tej kwestii, że wykonywały pracę z daleka od domu, wykonywały pracę w trudnych warunkach, a niekoniecznie, że była to praca humanitarna akurat. Myślę, że gdyby pracowały tutaj w biznesie, to podobne miałyby podejście. Nie wydaje mi się, żeby, znaczy tak jak mówię, to jest moje jakieś takie przeczucie, może się mylę, ale nie spotkałam się z tym, żeby tutaj to wypalenie zawodowe przychodziło częściej niż w innych znanych mi sektorach. Dzięki. No ja wam powiem tak szczerze jedną rzecz, że może to nie jest aż tak duże słowo jak wypalenie zawodowe, ale to jest praca, która... I to nie jest tylko specyfika tej pracy, ale jednak należy się na to uodpornić, że to nie jest tak, jak nawet na filmie, który pokazaliśmy, znaczy jest tak, że jak na filmie, którym pokazaliśmy, wiele ludzi decyduje się na tę pracę, bo chce zmienić świat. Nawet nie mówiąc tego aż tak górnolotnie, ale chce mieć wpływ, dołożyć swoją cegiełkę do tego, jak świat, w którym żyje, funkcjonuje i chce mieć takie poczucie, że jego praca w związku z tym ma sens. A pracując już w tym sektorze, no on istnieje nie od dziś i raczej będzie istniał zawsze. To znaczy, że wojny będą zawsze. Jest to jakaś część ludzkiej natury, że tak to wygląda. Oraz wszelkiego rodzaju kataklizmy. I teraz mając tak bliski kontakt z tym, trzeba się uodpornić na to, że jedna wojna następuje po kolejnej, albo jeden kataklizm po następnym, albo niektóre się nie kończą, tylko gdzieś przycichają, ale dalej są. I do czego zmierzam? Do tego, że ja wielokrotnie już miałam takie poczucie po prostu bezsilności i trudno jest z tym funkcjonować. To jest jakaś taka bezsilność na koniec dnia, kiedy wykonujesz swoją pracę bardzo dobrze albo przynajmniej ze wszelkich możliwych sił starasz się ją zrobić jak najlepiej, ale to nie jest tak, że świat zmienia całkowicie swoje oblicze. Trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy jakby częścią większego zespołu, który ma dobrze działać, ale nie odmienia świata z dnia na dzień. Po prostu musimy jakby bardzo długofalowo myśleć i planować i działać. I jakby to jest jakaś też trochę odpowiedź na pewnego rodzaju psychiczne kompetencje albo jakąś psychiczną strukturę, którą należy mieć, że trzeba być na to po prostu odpornym, na to, że każdego dnia moimi krokami i to niekoniecznie, nie tylko pracując w terenie, nie tylko wyjeżdżając z terenu, być może też klikając, siedząc przed komputerem, rozliczając, będąc, podliczając po prostu środki finansowe, które mamy do dyspozycji, realizując projekt, ewaluując go, monitorując, na różnych etapach, wszyscy razem staramy się to zmienić, żeby ten świat wyglądał inaczej, ale ta zespołowość oraz długofalowość tych działań jest po prostu wpisana w tą pracę. Czyli jeśli komuś zależy w pracy na szybkich efektach swoich działań, to raczej nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce, tak. To jakby nawet ciężko byłoby zauważyć szybki efekt pracy, kiedy to są rzeczy, które właśnie wymagają jakby takiej pracy dużej ilości ludzi w jednym momencie, dobrego planowania, oczywiście dobrego realizowania tego, ale to nie są rzeczy, które się zmieniają z dnia na dzień. Mhm. Okej, pojawiło się takie pytanie trochę właśnie w tym temacie, może już trochę o tym rozmawiałyśmy, ale nieco z drugiej strony, czyli komu nie poleciłybyście w ogóle pracę w tym sektorze? Jakie... Ja może odejdę, bo już dużo powiedzieliśmy o kwestiach emocjonalnych, a ja tak bym przyszła trochę odpowiadając to pytanie ku kompetencjom. Nie polecam pracy w tym sektorze ludziom, którzy nie mają świadomości o różnicach wielokulturowych, o różnicach takich międzyludzkich, którzy tego nie wiedzą, po prostu nawet nie nabyli jeszcze, którzy nie znają języków, więc nie wiedzą, że naprawdę każde społeczeństwo może być zupełnie inaczej zorganizowane, na kompletnie innych rzeczach. Jakby to jest coś niezwykle istotnego, żeby pracować i dobrze pomagać. To jakby pewne wniknięcie w
dane środowisko, zrozumienie go w daną społeczność, czy daną kulturę, czyli brak tej wiedzy, że kultury są różne, że ludzie są różni, absolutnie eliminuje w ogóle możliwość pracy w tym sektorze. Tak, i dodałabym też do tego, co mówiłaś, to jest bardzo ważne, akceptacja innych kultur i innych norm. Wszystko jedno, gdzie jesteśmy, gdzie wylądujemy na misji, 99,9 szans na to, że jest tu inaczej niż z tego, co jesteśmy przyzwyczajeni. Począwszy od, nie wiem, bardzo małych i prostych rzeczy, w Sudanie Południowym na przykład kwestia masy ciała jest inaczej odbierana niż w Polsce. Ja już parokrotnie otrzymałam komplement, och, świetnie wyglądasz, chyba przytyłaś. To jest taka bardzo prosta rzecz i trzeba być o to gotowym, że to jest w ogóle odwrócenie do góry nogami wszystkiego tego, co my znamy od siebie. Tak? Ale to jest takie bardziej w ramach może żarciku i dowcipu, żeby pokazać, jak kompletnie odwrócone mogą być te rzeczy. Ale są też dużo poważniejsze kwestie, które są postrzegane absolutnie inaczej niż w Polsce. A pamiętajmy, że gdziekolwiek nie wylądujemy, my tu jesteśmy na chwilę i po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby zmieniać tym ludziom sposób funkcjonowania. To jest ich kultura, nie możemy niczego narzucać. Począwszy, nie wiem, od religii, poprzez kwestie właśnie kulturowe, jakieś tożsamościowe. Pomagamy w kwestiach kryzysu humanitarnego i akceptujemy tę kulturę, w której jesteśmy. Jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, to na pewno nie polecam, żeby się w tę pracę pakował. Mhm. Też na stronie PAH-u jedna z pierwszych rzeczy, która jest powiedziana o waszej działalności, to, że jesteście bezstronni, apolityczni, czyli wy tam nie jedziecie z jakąś właśnie misją zmieniania. To co powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, żeby też nie mieć takich oczekiwań, że jedziemy tam, nie wiem, właśnie z naszą kulturą i że będziemy narzucać własne przekonania, tak? Tylko żeby pomóc w tym kryzysie, który się akurat zadział. Okay. Tak, to tak jest, że zanim chcesz komuś pomóc, staraj się zrozumieć, jaka jest relacja między tobą a osobą, której chcesz pomóc. Czy aby nie próbujesz postawić się jako ta lepsza, która wie lepiej, bo to jest złe. Jakby na starcie można popełnić taki błąd. Nie o to chodzi, żeby ułożyć świat pod kątem mojej normy, tylko żeby po prostu pomóc w potrzebie, a to są dwie różne rzeczy. Myślę, że to jest też taka rzecz, której można się w ogóle nauczyć w czasie tej pracy. Mówię o tym dlatego, że też mamy takie pytanie, czego nauczyła cię praca w sektorze humanitarnym? Nie wiem, czemu nie mogę go opublikować, ale o, już chyba jest okej. Okay. Czego... Mhm, ja mów. Nie wiem, czy to kwestia jest samego sektora humanitarnego. Myślę, że jest wiele takich sektorów, więc pewnie inne osoby też mogłyby się pod tym podpisać, ale otwartości na wszelkie możliwe sytuacje i na szukanie nowych rozwiązań. Zarówno pod względem właśnie tych kwestii międzykulturowych, jakkolwiek by mnie dziwiło to, z czym się stykam, To jest tych ludzi tutaj, nie musi być moje, a też to, co jest moje, nie musi być ich, więc absolutnie nie narzucamy, otwartość na to, co widzimy. Brak też takiej, z angielskiego się mówi judgmental, przepraszam, ja pracuję już mało kiedy po polsku, więc brakuje mi czasem słów, ale takiego właśnie podejścia oceniającego. Jeżeli ktoś sobie uzurpuje takie pomysły, że wie lepiej, to na pewno ta praca go tego oduczy, jeżeli się nie nauczył wcześniej. No i też to jak wiele innych prac pewnie, które się wykonuje, ale nigdy nie wiemy, co nas czeka, szczególnie w takich sytuacjach właśnie, jak się jest na misji, tak jak ja, czyli może się okazać, że jutro jest, nie wiem, zalane kolejnych ileś hektarów i droga, którą mieliśmy jechać, jest nieprzejezdna, tak jak mamy teraz na przykład w jednej z lokalizacji i od 3 miesięcy nie jesteśmy w stanie dowieźć niczego do naszej bazy w jednej z lokalizacji. Latają tylko i wyłącznie małe samolociki, awionetki. No i trzeba sobie radzić, trzeba kombinować, więc nie wiem, pracownicy w terenie, jak im wysyłamy części do budowy studni, to mówią oprócz tego, a weź tam wsadź nam jeszcze karton pomidorów, bo nie mamy co jeść takiego, wiesz, jest tylko suchy ryż i groch, nie, na przykład. Więc takie jakby gotowość na to, że może być inaczej niż zaplanowałam, no i muszę znaleźć z tego wyjście.
Czyli musisz być super elastyczna w swojej pracy cały czas i gotowa na nowości, zaskoczenia. Okej. Okay. Alicja, co to byś dodała z twojej perspektywy? Ja się tak, z tym, co Karolina powiedziała, zgadzam i też chciałam dodać, że ta elastyczność wymaga, znaczy możemy nie być świadomi tego, że elastyczni nie jesteśmy i to, jeżeli ta praca nam tego nie uruchomi i nie uprzytomni, to byłoby ciężko, bo też ta praca zakłada zmienność, znaczy zakłada, że reagujemy na to, co się nagle wydarzy, tak jak był wybuch w Bejrucie, który niedawno za nami, to po prostu było z dnia na dzień i to akurat tego dnia mieliśmy w Warszawie całodzienne warsztaty pod projekt, który ja w Warszawie tutaj prowadzę i niestety jakby mimo tego, że te warsztaty były planowane i wszyscy byliśmy tego dnia na tym mocno skupieni, no to jakby nie mogło się odbyć to tak, jak założyłam, jak chciałam. Po prostu musiał część zespołu poświęcić się tematowi pilniejszemu, który nagle wpłynął. Mhm. Tak jak wcześniej, kiedy przy pierwszym lockdownie, przy pierwszym wybuchu pandemii, Polska Akcja Humanitarna wchodziła do obozów greckich i też jakby po prostu musieliśmy przeorganizować swoją pracę i zacząć działać pod kątem tego, co się obecnie dzieje na świecie. Niezależnie od tego, że mamy plany strategiczne na cały rok, na lata i każdy jest i tak człowiek dociążony pracą. Po prostu trzeba nagle przeorganizować się i priorytety rozłożyć inaczej. I trzeba być na to gotowym, że po prostu tak jest. I trudno. Więc ta elastyczność jest czymś, co jeżeli się tego nie ma i nie nabędzie w trakcie pracy, to nie da się chyba dalej funkcjonować. Okej. Okay. Wydaje mi się, że w odpowiedzi na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, pojawiło się to trochę takie pogłębiające pytanie, wydaje mi się, że do ciebie głównie, Karolina, zaraz się powinno pojawić. Czy pracując w organizacji humanitarnej znajdujecie czas na inne rzeczy, na przykład swoje pasje, czy może ta praca wymaga bycia gotowym 24 godziny na dobę? Pytam o to też dlatego, że zanim weszłyśmy na YouTube'a, to ja tak powiedziałam, dobra, to wyciszmy telefony, żeby tutaj nic na nie zadzwoniło i Karolina mówi, no ale ja tu mam służbowy, on musi być, rzadko dzwoni, ale muszę być pod telefonem i tak sobie pomyślałam, że no to już jest pewnie trochę odpowiedź na to pytanie. I tak i nie, to znaczy rzeczywiście jest tak, że specyfika pracy naszej misji jest taka, że zespół, z którym pracuję, te parędziesiąt osób jest w terenie głównie, w różnych miejscach i nie przypominam sobie, kiedy ostatnio zadzwonił ktoś do mnie z jakimś dramatem, że coś natychmiast trzeba zrobić, natomiast może się tak wydarzyć, bo takie są warunki, więc rzeczywiście staram się telefonu nie zostawiać gdzieś daleko i raczej, żeby był. Oczywiście bez przesady, czasem gdzieś to się zdarzy, natomiast tak powinno być. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, moja praca to jest praca w biurze, to jest praca przy komputerze, to nie jest tak, że ja jestem cały czas gdzieś tam w ruchu i nie mam czasu, żeby odetchnąć. Powiem więcej, specyfika pracy na misji czasami, znaczy tak, po pierwsze, niestety pracuje się dłużej niż 8 godzin dziennie, to muszę przyznać ręką na sercu, bo tej pracy jest bardzo dużo. No ale cóż, no tak jest, czasem się udaje wolny weekend, czasem się nie udaje wolny weekend, to jakby też są nasze decyzje. Natomiast z drugiej strony jesteśmy często w takich warunkach, że właśnie to jak mówię, z biura do domu i w tym domu już zamknięci i tak naprawdę to bardzo często ludzie zmagają się wręcz z tym, że mają trochę takie, no to co ja mam ze sobą zrobić po pracy. Nawet jak ja kończę pracę może nie o 16 czy o 17, ale czy o 18 czy 19, to dalej tych parę godzin jest. Więc szczerze powiedziawszy, jak patrzę na siebie oraz na inne osoby, które tutaj znam pracujące w sektorze humanitarnym, to jak najbardziej. I to też jest tak, że wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, no więc co, mieszka na tym budynku 20 parę osób, no to my się umawiamy dwa razy w tygodniu na przykład, nie wiem, na jogę, tak? Idziemy sobie gdzieś tam na kawałek wolnego miejsca i sobie robimy jogę. Albo umawiamy się na wspólne oglądanie filmu, albo jeżeli się mieszka w warunkach, gdzie się mieszka samemu na przykład, albo dwie osoby tylko od jednej organizacji, to po prostu od, nie wiem, nie ma internetu, więc może filmy z internetu nie są możliwe, ale to trzeba się zabezpieczyć i wziąć sobie twardy dysk z paroma filmami czy serialami, które chce się pooglądać, albo e-booka naładowanego książkami i jak najbardziej jest to możliwe. To nie jest tak, że 24 godziny na dobę jest się w takim alercie, że o matko coś się za chwilę stanie.
A powiedz jeszcze, Karolina, bo mówisz, że tutaj właśnie spędzasz czas z innymi osobami, które mieszkają z tobą w budynku. Czy spędzasz właśnie czas z osobami, które poznałaś na miejscu poza pracą, czy to raczej jest mało możliwe? Tak, poza pracą, no ale głównie to są, tak jak powiedziałam, osoby, które... Czy tak, to też się troszeczkę zmieniło ze względu na sytuację z koronawirusem. Przed koronawirusem było bardzo wiele spotkań w różnych organizacjach, które zajmują się podobną tematyką. To się nazywa spotkania klastrowe, już nie wchodząc w szczegóły. Jak ktoś sobie będzie chciał doczytać, to na pewno znajdzie na jakichś stronach internetowych. Ale też na takich spotkaniach poznajemy osoby, które w innych organizacjach pracują, podobne rzeczy realizują. No i siłą faktu jakieś tam znajomości się nawiązuje. Spotykanie się po pracy jest trudniejsze niż na przykład w warunkach Polski, bo jak powiedziałam, ja nie mogę sobie wziąć torebki do ręki i pójść spacerem i spotkać się z kimś na kawę za rogiem, czy nie wiem, pograć w planszówki. Tylko muszę to zaplanować, muszę mieć transport samochodu, który może mnie zawieźć, muszę pojechać w takie miejsce, gdzie się można spotkać i tak dalej, ale to jakby najbardziej, jak najbardziej jest ogarnialne. Więc tak, większość moich znajomych to są, wszyscy moi znajomi tutaj, to są ludzie, którzy pracują w podobnych organizacjach humanitarnych, na różnych stanowiskach, różnymi rzeczami się zajmujący. W naszym budynku akurat mieszka te 20, około 20 osób, pracujących w 5 różnych organizacjach humanitarnych, humanitarnych i rozwojowych. No więc siłą faktu mijamy się na korytarzach, spotykamy się czasem na dole, na podwórku, siadamy wspólnie, o czymś tam rozmawiamy albo właśnie ćwiczymy sobie tą już wspomnianą wcześniej jogę. Także to życie, które tutaj się ma towarzyskie, jest ograniczone w dużej mierze warunkami i raczej są to osoby, które pracują w podobnych organizacjach. Mhm. A powiedz jeszcze, bo teraz użyłaś dwóch sformułowań, organizacja humanitarna i organizacja rozwojowa. Nie wszyscy mogą wiedzieć, czym to się różni, jakbyś mogła wyjaśnić dosłownie króciutko. To może oddam Alicji pałeczkę. Tak? Tak, tak. Pewnie ładniej to wyjaśnisz niż ja. Tak, jakby tak jak na początku zaczęliśmy nasze spotkanie od tego, czym jest kryzys humanitarny i pomoc humanitarna, to są rzeczy, które wydarzają się nagle i wymagają zapewnienia bezpieczeństwa ludzkiego życia możliwie szybko i możliwie sprawnie, dlatego ci wszyscy pracownicy, o których Karolina wspomniała, muszą się dobrze organizować i zrobić to efektywnie. Pomoc rozwojowa to już jest długofalowe działanie. To jest już taka pomoc, która zakłada jednak nie tylko zabezpieczenie życia ludzkiego na dziś, tak żeby ono po prostu było, żeby ludzie przeżyli, żeby mieli gdzie spędzić noc, żeby mieli dostęp do pomocy medycznej, do żywności, do wody, ale to są działania już bardziej długofalowe, które umożliwiają funkcjonowanie społeczności czy też kraju, no po prostu planujemy to już dłużej. To jakby to już taka pomoc, która może wynikać z tego, że dany kraj nie ma infrastruktury albo powodzie ją niszczą, na przykład czynniki naturalne ją niszczą, więc chodzi o to, żeby pomóc, tak żeby ten kraj się ustabilizował, ale w dużo dłuższej, na lata rozłożonej perspektywie. To jest już jakby pomoc rozwojowa. Czyli okay, wojna za nami, kraj już powstał, ale jeszcze ta pomoc jest potrzebna, ponieważ te spustoszenia, które spowodowały wcześniejsze konflikty czy kryzysy, ciągle jednak są dotkliwe. Dobra, dzięki. Widzę, że się pojawiło też trochę takich bardziej specjalistycznych pytań szczegółowych, ale zostawię je na koniec, żeby jednak iść od takiego ogółu do szczegółu. Tutaj do Was ciekawe pytanie. Jakie są Wasze ambicje, aspiracje dotyczące sektora humanitarnego? Gdzie widzicie siebie na końcu ścieżki zawodowej, bądź przechodząc na emeryturę? Nie no, ciekawe, ciekawe. A, na emeryturę, bo nie usłyszałam ostatniego słowa. W moim wypadku jest tak, że ponieważ jeszcze zajmuję się programami, projektami, tą częścią działań, to w zasadzie no, skierowanie programowe misją to jest już na tyle wysokie stanowisko, że jakby wyżej to można być co najwyżej szefem misji, jeżeli by się chciało. Co pewnie też jest ciekawym wyzwaniem, ale jeżeli chodzi na przykład, jeżeli ja się mam wypowiedzieć o mojej osobie, to przynajmniej na razie nie jestem tym zainteresowana. Gdzie będę przechodząc na emeryturę? Matko, nie wiem. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze dużo fajnych projektów w fajnych miejscach dla wielu osób i będę pracować cały czas do końca
mojej kariery zawodowej z ciekawymi i inspirującymi mnie ludźmi. I tyle, to są chyba, to może nie są to wygórowane ambicje, przykro mi, że je rozczarowałam kogoś, że podam jakąś konkretną pozycję w stylu, nie wiem, sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych, ale akurat w moim wypadku tak daleko to nie sięga. Ja może trochę inaczej spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo może jak tak odpowiem, żebyście się byli w stanie odnaleźć w tej odpowiedzi. Ja idąc do pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej zakładałam, że w ciągu roku, dwóch także pojadę w teren i wydawało mi się, że to jest dużo ciekawsze niż praca w biurze, więc wiadomo, że biuro tylko będzie początkiem. I jest to jakby możliwa ścieżka, natomiast w trakcie okazało się, że to nie jest tak, że praca w biurze, w sensie w głównym biurze w Warszawie jest mniej ciekawa. Mam mnóstwo innych aspektów, o których nie pomyślałam, kiedy tam szłam, które mnie jakby mocno rozwinęły, zaintrygowały i w dalszym ciągu to ma miejsce, więc tak tylko mówię tym, którzy pomyśleliby, że chcieliby pracować w sektorze humanitarnym, no i traktowaliby pracę biurową jako coś, jako początek, ale taki trudny, niekoniecznie, on bardzo rozwija i może być naprawdę bardzo ciekawą rzeczą, niezależnie od tego, w której ze wymienionych wcześniej przez nas specjalizacji byście wylądowali, bo już tu zawsze jest ten aspekt właśnie człowieka, któremu pomagamy, tego beneficjenta, o którego chodzi, to naprawdę zmienia. Wydaje mi się, że to jest jednak zupełnie inna motywacja, która idzie za tą pracą, a jeśli chodzi o możliwe ścieżki rozwoju, tak, wewnątrz pracy, chociażby w Polskiej Akcji Humanitarnej, mamy to gdzieś tak wprojektowane możliwości rozwoju zawodowego. Czyli może być tak, że naturalną konsekwencją pracy z HQ jest wyjechanie w teren i praca na którejś z konkretnych naszych misji. Na pewno jest łatwiej niż aplikować z zewnątrz, no bo już jakby już się zna od środka organizację, już się zna oczekiwania. Tak na marginesie, na naszej stronie internetowej www.pach.org.pl oczywiście jest sekcja praca i ogłoszenia o pracy, możecie zobaczyć, jak one są sformułowane, jakie kompetencje oczekujemy. To jest, wydaje mi się, trudnym językiem napisane jakby spis rzeczy, których się oczekuje. Nawet same nazwy stanowisk są nie do końca takie powszechne i tak dalej. Są zrozumiałe, ale wewnątrz sektora, a nie na zewnątrz, więc możecie sobie to zobaczyć. Pracując już w środku, łatwiej to zrozumieć, ten język robi się taki jasny. Ale też sam sektor humanitarny szeroko jest podzielony na różne specjalizacje, czyli niektóre organizacje zajmują się pomocą w dostępie do edukacji, inne pomocą w dostępie do pomocy medycznej, inne dostępem do żywności, czyli jakby można sobie też wyobrazić, że po pewnym okresie pracy, na przykład w sektorze związanym z dostępem do wody, ktoś może pomyśleć, dobrze, tu już wszystko wiem, chciałbym zobaczyć, jak to jest, kiedy się pracuje bliżej z człowiekiem, czyli nie tylko jakby buduje studnie, ale też chcę popracować w sektorze, który na przykład zajmuje się, my tak mamy, że w Sudanie Południowym w dużej mierze pracujemy w sektorze tak zwanym WASH, czyli zajmujemy się dostępem do wody, a w Ukrainie z kolei pracujemy dużo bliżej człowieka, czyli zajmujemy się jego zdrowiem psychicznym i pomagamy ludziom jakby od tej strony. To są dwa różne doświadczenia i Karolina akurat je ma, bo popracowała w obydwu tych misjach, ale to są różne oblicza pomocy humanitarnej. Trochę dalej, trochę może bliżej człowieka, więc to też może być rodzaj rozwoju, gdybyście myśleli tak poważnie o pracy w tym sektorze, że można po prostu pozostać w nim i dotykać różnych branży, fachowo nazywa klaster, jakby różnych specjalizacji w środku. Niekoniecznie rozwijać się, w sensie być szefem szefów i tak dalej. Są też różne takie możliwości. To ciekawy aspekt, o którym poruszyłaś. Ja się mogę tylko właśnie podpisać, również pracując w organizacji pozarządowej, że szczególnie w tym sektorze nie zawsze jakby awans, bycie najpierw szefem, potem szefem szefów i potem szefem szefów szefów, tylko często to jest gdzieś tam zmiana obszaru na jakiś nieco inny, czyli no, nie wiem, nie taka stereotypowa może drabina, po której się gdzieś tam pniemy, jak na przykład w jakiejś korporacji, ale częściej to są jakieś takie awanse poziome albo właśnie robienie innych rzeczy, albo więcej rzeczy po prostu. Więc myślę, że to też jest taka specyfika trzeciego sektora, o której warto pamiętać. Mhm. Chciałam jeszcze was spytać w ogóle, czy, bo też widziałam na waszej stronie w zakładce praca, widziałam, że wszystkie ogłoszenia są w języku angielskim. Chciałam was spytać, czy właśnie angielski jest całkowicie niezbędny, bo może jak ktoś pracuje w Warszawie, to wcale nie musi tak dobrze znać angielskiego. Czy inne języki są w cenie, czy warto w to inwestować, jeżeli rozważamy karierę w tej branży?
Język angielski jest niezbędny. To nie jest, to nawet jakby, niezależnie od tego, którymikolwiek drzwiami nie wejdzie się do tego sektoru, nie ma takiej możliwości, żeby funkcjonować w tej branży bez tego języka. Po prostu właściwie cały sektor humanitarny na świecie stoi oparty o język angielski. Jest mnóstwo słów, których po prostu nie ma w innych językach, są tylko angielskie. I nawet na poziomie tego rozumienia tego, dokumentacja jest też po angielsku, no ale także porozumienia, jakby komunikacja taka międzyludzka także, więc język angielski jest absolutnie, absolutnie warunkiem w ogóle podstawowym i bardzo warto się tego języka uczyć i jest to niezbędne i to takim na bardzo zaawansowanym poziomie właściwie w tym momencie, żeby móc swobodnie wykonywać skomplikowaną i trudną pracę, jaką jednak jest praca w tym sektorze, wymagająca jakby funkcjonowania na kilku poziomach jednocześnie, łączenia różnych dziedzin, branż i tak dalej, no to dobrze byłoby, gdyby język nie był barierą. Nie był sam w sobie osiągnięciem, po prostu był czymś neutralnym i już funkcjonuje dużo dalej, już jakby myślę w tym języku i nie zauważam go. Nie jest to dla mnie problem, że przechodzimy z języka polskiego na angielski na spotkaniu, czy pracuję jednocześnie na dokumentach i polskich, i angielskich. Więc to jest bardzo istotne, żeby ten język był jak najbardziej taki już uwewnętrzniony, taki już łatwy do funkcjonowania. Mhm. Okej. A jeśli chodzi o inne języki, chyba francuski, Karolina? Francuski w niektórych lokalizacjach, tak, to zależy od kraju. Są kraje, gdzie po prostu francuski jest językiem urzędowym, natomiast to nie zwalnia nas znajomości angielskiego, broń Boże, to jak powiedziała Alicja, gro dokumentów i też współpracy z innymi organizacjami odbywa się w języku angielskim, także francuski, jeżeli już jako drugi. No i mi też na przykład rosyjski bardzo pomógł w Ukrainie, ale znowu nie zwolnił mnie z znajomości angielskiego. To trochę się odniosę, do tej się pojawiło ostatnie pytanie, czy PAK współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi w celu prowadzenia skoordynowanej i efektywnej pomocy rozwojowej? Tak, każda organizacja humanitarna, może użyję twardego czasownika, musi to robić, bo działanie w pojedynkę jest niemożliwe w tych krajach, gdzie udzielamy pomocy humanitarnej, absolutnie jest niewykonalne. I znowu, jeżeli pracujemy z tymi innymi organizacjami, to z nimi pracujemy po angielsku. Nawet jeżeli w terenie, czy tam z pracownikami lokalnymi w Ukrainie pracowałam tylko i wyłącznie po rosyjsku, to i tak z innymi organizacjami po angielsku, z dokumentami po angielsku. Mhm. Okej, okay, super. Myślę, że to odpowiada na pytania, w sumie dwa pytania. A oczywiście tak, bo tak, żeby nie było, że wymieniłyśmy rosyjski, francuski, angielski, to też zależy od tego, gdzie, w jakim rejonie działamy. Mieliśmy w planach rozpoczęcie działań w Wenezueli, pandemia nam to pokrzyżowała, ale byliśmy mocno zaawansowani już w tym. Już nasze pracownice jechały, żeby robić, no jechały do Wenezueli, pandemia je cofnęła. No to z kolei jakby jeżeli tam otworzymy kiedyś misję, albo w tamtym rejonie, to wiadomo, że język hiszpański jest istotny. Więc jakby to zależy po prostu, w którym miejscu na świecie działamy i funkcjonujemy. Nie, jakby ja z kolei będąc w Ukrainie, nie znając rosyjskiego, bardzo mocno żałowałam, niezależnie od tego, że funkcjonowałam tam w języku angielskim, ale bardzo by mi się przydał rosyjski, więc tak jakby to jest, chyba nie ma tak, że język może zawadzać, więc na pewno jest to ważna kompetencja. Okej, okay, dzięki. To chciałabym wrócić jeszcze do tego tematu, że czy obie byłyście na początku wolontariuszkami, bo nie wiem, wiem, że Alicja, tak, ty zaczynałaś od wolontariatu, nie? Że w ogóle w życiu, czy... Tak, w życiu, tak, nie chodzi mi o samą polską akcję humanitarną, ale że no, dla wielu osób wolontariat jest jakby pierwszym spotkaniem z organizacją pozarządową, czy humanitarną, czy jakąś inną, ale później faktycznie można uzyskać już takie pełne, normalne zatrudnienie. Chciałam się spytać, czy jest to taka możliwa ścieżka w PAH-u, że ktoś najpierw zaangażuje się jako wolontariusz, a później nie wiem, pozna tę branżę, stwierdzi, że to coś dla niego. Odpowiem dwutorowo. Ze swojego prywatnego doświadczenia ja akurat wolontariuszką ani w PAH-u, ani we wcześniejszych swoich miejscach pracy nie byłam, ale jestem obecnie wolontariuszką gdzie indziej, gdzie pracować właściwie nie chcę, ale robię to w swoim wolnym czasie i uważam, że jak coś umiem i mogę się tym podzielić, nie zajmuje to dużo czasu, a daje mi też satysfakcję, że się tym dzielę, to tak. Więc jakby ten wolontariat może mieć też taki aspekt po prostu
daję w dwie strony i już, więc to jest jedno. A drugie, czy pracując w Pachu, czy można trafić do Pachu, będąc wcześniej wolontariuszem? Tak. Ja obecnie prowadzę projekt w Warszawie, który ze mną współprowadzi dziewczyna, która wcześniej była moją przez 2 lata wolontariuszką Pachu i tak trafiła do nas. No, mamy otwarte rekrutacje na stanowiska wolontariackie u nas, także na naszej stronie w zakładce praca można te rekrutacje znaleźć i jest to wolontariat już stricte właśnie w biurze w HQ, znaczy no teraz on jest tak w biurze tylko słownie, wiadomo, że on jest raczej tak samo jak wszystko obecnie zdalny. Uważam, że to jest w ogóle świetna opcja, jeśli chodzi o wolontariat taki pachowski, ponieważ jakby mocno staramy się doedukować naszych wolontariuszy. Rozumiemy to, że nie znają sektora i nie oczekujemy tej znajomości, oczekujemy innych rzeczy, sumienności, czasu nam poświęconego, to jest mniej więcej 10 godzin w ciągu tygodnia, więc i za to dajemy nasze, jakby dajemy coś w zamian, czyli doedukowujemy naszych wolontariuszy, tak żeby coraz szerzej i kompletniej rozumieli świat, w który wchodzą. Więc wydaje mi się, że to jest takie bardzo fajne w dwie strony. Dużo nas to kosztuje, no bo to jest jakby pracochłonne dla dwóch stron, ale jakby zyskujemy na tym bardzo fajnych ludzi, którzy coraz bardziej rozumieją, dlaczego przyszli. Więc na początku jest motywacja z ich strony, po prostu są albo ciekawi, jak to wygląda, albo po prostu mają jakiś taki poryw, chcę coś zrobić, nie wiem jak, niech ktoś mi pomoże. Wyciągamy wtedy ręce i staramy się te potrzeby zaspokoić, bo ją też rozumiemy. A od jakiego wieku można zostać u Was wolontariuszem? Teoretycznie, teraz jak odpowiadam na to pytanie, to teraz myślę o ludziach pełnoletnich i wolontariusze, którzy byli pod moimi skrzydłami, byli wszyscy studentami, byli pełnoletni. Natomiast czy można być wolontariuszem? Wiem, że byli, zdarzało nam się, że mieliśmy wolontariuszy, którzy nie byli pełnoletni. Trochę to było inaczej zorganizowane, ale też to się zdarzało. Bo czasami jest tak, że teraz zwłaszcza trochę ta pandemia zmieniła i w ogóle odpowiedź na to pytanie. Czasami jest tak, że mamy trochę rzeczy, które prosilibyśmy o pomoc, na przykład jakieś tłumaczenia, albo wyszukiwanie zdjęć, albo takie rzeczy, które gdzieś mogłabym jasno wytłumaczyć, o co w tym chodzi i ktoś może to zrobić zdalnie i właściwie to mógłby zrobić ktoś, kto nie jest pełnoletni, więc dość indywidualnie musielibyśmy do tego podejść. Kiedyś oczywiście jeszcze w grę wchodziły różnego rodzaju zbiórki, to też jakby mogły robić osoby niepełnoletnie. Nie chcę połączyć tych dwóch rzeczy, więc tak robię taką kreskę, ale można też z nami współpracować nie jako wolontariusz, ale jako aktywista i wtedy też pełnoletność nie jest niezbędna, bo można być aktywistą, czyli osobą, która działa na organizacji, nie będąc jej pracownikiem, i działać można w bardzo różny sposób. Można założyć zbiórkę, ale poprzez platformę, czyli nie bierze się odpowiedzialności za środki, nie ma się w ręku pieniędzy fizycznie. Mamy taką platformę, która się nazywa pomagamy.pl i można na tej platformie założyć zbiórkę i poprzez informowanie o tej zbiórce na swoich kanałach social mediowych, na Facebooku, Instagramie, namawiać swoich znajomych do zbierania środków. Można przy tej okazji jako pretekst zorganizować online'owy obecnie koncert z własnym domu i go transmitować w dalszym ciągu przez któreś z tych mediów. Można organizować internetową aukcję i tak dalej, różnego rodzaju aktywności i zbierać środki, żeby poprzeć działanie organizacji, w którą się wierzy i w ten sposób nam pomagać, a jednocześnie zdobyć dużo doświadczenia, bo to jest trochę tak, jak na początku powiedziała Karolina, również rodzaj zarządzania projektem. To się finalnie opłaca, żeby tak skoordynować pracę ludzi, doprowadzić to wszystko do celu, który się założyło, utrzymać pewną temperaturę wydarzenia, które ma miejsce i to dobrze skoordynować, więc można też w ten sposób nabywać doświadczenie. A my to widzimy, w sensie my, mam na myśli pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej, czy w ogóle jakiejkolwiek organizacji, którą się w ten sposób wesprze, to nie jest tak, że jest się wtedy niewidocznym, jest się bardzo widocznym, więc można być w ten sposób jakby obok. To myślę, że tutaj możemy złożyć taką obietnicę, że pojawią się linki w opisie wydarzenia na nagraniu właśnie do tego, co można zrobić, jak się można zaangażować, żeby pomóc, czyli linki do ofert wolontariatu, ale też właśnie do takich ofert, no nie ofert, ale do możliwości zaangażowania się jako
jako aktywista. Dobra, słuchajcie, zostało nam jeszcze kilka takich pytań szczegółowych, ale jeszcze mamy 7 minut, dlatego myślę, że możemy spokojnie o tym porozmawiać. Skoro jesteśmy właśnie w temacie wolontariatu, pracy, pojawiło się takie pytanie, jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji, co po złożeniu aplikacji, czy trzeba mieć osobę polecającą. Już powiedziałyście, że jest na pewno test, ale czy byście chciały troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzieć o waszej rekrutacji, waszych współpracowników? To ja może powiem tyle, że z mojej perspektywy nie różni się to za bardzo od rekrutacji do innych prac. Jest rozmowa kwalifikacyjna, jest konieczność złożenia dokumentów. Życzę sobie polecającą. Nie sądzę, żeby był taki wymóg. Także tutaj jakichś specjalnych elementów rekrutacji stricte w pracy humanitarnej bym nie dodawała. Poza badaniami psychologicznymi. Dokładnie, tak. Poza tym, co padło, czyli w momencie, kiedy mamy wyjeżdżać na misję, no to badania psychologiczne trzeba przejść. Znaczy na chwilę obecną one są już w ogóle w procesie rekrutacji na początku. Mamy tak zwane stanowiska wyjazdowe, stanowiska niewyjazdowe, więc jeżeli ktoś startuje na stanowisko wyjazdowe, to i ono może być na miejscu w Warszawie, ale z jakimś procentem wyjazdów na misję, to te badania są już teraz w ramach rekrutacji. Bo tak było inaczej, jak Karolina mówi o wcześniejszej wersji. Ja też jeszcze tak jak Karolina pamiętam tamten czas, ale wiem, że obecnie mamy te badania już na wejściu. Ale generalnie tak, ja się zgadzam. To jest normalna rekrutacja jak w każdej innej firmie, więc... Dzięki. Jeszcze w kontekście kompetencji, które mogą być gdzieś tam przez nas cenione, uznane, pojawiło się pytanie takie już bardzo szczegółowe, czy kursy online i nabywanie przez to Core Humanitarian Competency Framework się jakoś liczą, czy są uznawane w NGO? Jak najbardziej tak. Generalnie to zawsze procentuje, jeżeli ktoś na rozmowie rekrutacyjnej okazuje się, że już trochę zna ten świat, nie mówi o nim tak bardzo jak fascynat czy amator, ale jednak już rozumie, że ten świat jest sformalizowany, bo to jest wielką ambicją tego sektora już od dosyć dawna, już od ponad dekady, żeby się naprawdę sprofesjonalizować. I więc za profesjonalizacją idzie specjalistyczny język i pilnujące tego wszystkiego organizacje, więc jeżeli ktoś już jakikolwiek w sumie kurs zrobił i to trochę daje mu pewien obraz tego, jak ten świat funkcjonuje, to na pewno mu to pomoże. Pomoże mu się zrozumieć z rekruterem, zrozumieć z osobami, które będą na rozmowie rekrutacyjnej, mało tego, zrozumieć w ogóle ogłoszenie, na które startuje, bo on jest pisany też takim językiem, więc generalnie wszelkiego chyba rodzaju kursy, jakie tylko gdzieś się trafią, są dobrym ruchem, bo rozwijają nas, przybliżają do tego świata. Okej, okay. A pytanie, czy pracują z wami osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby niesłyszące? Myślę, że należałoby zaznaczyć, że prezeska PAH jest osobą niepełnosprawną, pani Janina Ochojska, która założyła PAH lat temu ponad 20. Myślę, że osoba publiczna i wszystkim znana, także jak najbardziej jest możliwe zaangażowanie się w ten sektor, jeżeli jest się osobą z niepełnosprawnościami. Czy konkretnie o osobach niesłyszących akurat coś wiem, czy to w PAH-u, czy to w sektorze? Akurat w moim wypadku nie, ale nie sądzę, ale to jest akurat przypadek mojej osoby, że z takimi nie spotkałam. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, szczególnie, że to jak Alicja mówiła, jest bardzo wiele możliwości zaangażowania się i możliwości formy pracy. Nie wiem, praca w terenie w stanie południowym czasem wymaga, że muszę wsiąść na pakę na duży samochód dostawczy i pewnie jakaś niepełnosprawność fizyczna mogłaby być problemem na dłuższą metę, natomiast to nie jest jedyna możliwość wykonywania pracy humanitarnej, więc myślę, że jak najbardziej. Nie wiem, czy Ala chce coś dołożyć do tego. Ja pracowałam przez rok z Janką i Janka jakby właśnie będąc osobą z niepełnosprawnością była bardzo, bardzo jakby sprawna i trudno ją dogonić, więc jest jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście obecnie w HQ nie mamy osób niedosłyszących, ale to raczej kwestia tego, że nie było takiej osoby w rekrutacji, która spełniałaby inne kwalifikacje, których poszukiwaliśmy. Generalnie to na pewno nie wykluczyłoby jej z rekrutacji.
Okej, okay. Słuchajcie, to mam dla Was przedostatnie pytanie, ostatnie tutaj od widzów. Czy pracownicy sektora humanitarnego mają zapewnioną dobrą opiekę medyczną w razie na przykład jakiegoś wypadku? Tak, pozwolę sobie tak otwarcie i mocno powiedzieć. Oczywiście, że tutaj kwestia będzie pewnie dyskusyjna, co kto rozumie za dobrą, a co kto rozumie za złą. W mojej ocenie mam zapewnioną na misji opiekę zdrowotną. Nie wynika to z tego, że jesteśmy jakoś specjalnie traktowani, ale za chwilę powiem może, jakie to są warunki, z którymi to jest, dlaczego tak jest zrobione, że są specjalne ubezpieczenia, ale też po prostu, żeby pracę wykonywać dobrze, ja muszę być zdrowa. I jeżeli nie będę miała możliwości pójścia do lekarza, jak na przykład syn malarii, albo nie wiem, po prostu złamię nogę, co się może wydarzyć w zachodników w Warszawie czy Łodzi, to, no to jestem jakby wyłączona z pracy. Więc nie ma co hojrakować, że niepotrzebna jest opieka medyczna osobom, które wykonują pracę w terenie. Ta opieka medyczna rzeczywiście jest dość specyficzna, jeżeli chodzi o takie trudne lokalizacje, jak na przykład Sudan Południowy, gdzie po prostu nie istnieje wiele, nie ma dostępu do wielu rzeczy, które nam się wydają absolutnie podstawowe. Mogę podać przykład chociażby, przepraszam, bolącego zęba, który bardzo mnie zastanowił, ponieważ byłam 2 tygodnie w powrocie z Polski i byłam po przeglądzie dentystycznym, więc byłam przekonana, że nie jest to coś zwykłego, tylko coś, co będzie wymagało większej pracy dentysty. I zadzwoniłam do lokalnej kliniki, znaczy lokalnej, takiej, która leczy tutaj obcokrajowców w ramach naszego ubezpieczenia. Potem zadzwoniłam dalej, okazało się, że w całym kraju Sudan Południowy nie ma możliwości skorzystania z rentgena dentystycznego. Takie urządzenie po prostu nie istnieje. Więc żeby prześwietlić zęba, który na szczęście przestał boleć, ale który bolał mnie przez parę ładnych dni w bardzo dziwny sposób, musiałabym prawdopodobnie wsiąść w samolot, polecieć do Nairobi, czyli do Kenii albo do Etiopii, bo tam jest najbliższy rentgen, który prześwietla zęba. I tak jest z paroma innymi rzeczami. Podstawowa opieka jest na miejscu możliwa w ramach naszego ubezpieczenia, ale też nasze ubezpieczenie musi pokryć to, że jeżeli, nie wiem, będę miała nagle konieczność operacji wyrostka robaczkowego, czy tam nie wiem czego, to muszę wsiąść w samolot i polecieć do szpitala, który to wykonuje, ponieważ żaden szpital na terenie tego kraju, w którym jestem, nie wykonuje tego typu zabiegu. Mhm. A z kolei z perspektywy HQ, pracownicy, którzy od nas wyjeżdżają na misję, nawet tymczasowo, oczywiście są szczegółowo, kompleksowo badani i szczepieni. Więc jakby to także jest zadbane i zaopiekowane. Okej, to dziękuję Wam bardzo. Dobrze, słuchajcie, to zbliżamy się do końca. Mam do Was w sumie ostatnie pytanie, które zawsze zadaję, czy jest coś takiego, co byście chciały właśnie przekazać, nie wiem, podkreślić, może powtórzyć coś z tego, co wybrzmiało wcześniej, ale jakieś takie wskazówki dla osób, które chciałyby zacząć pracę w tym sektorze, nawet jeżeli jeszcze są w szkole, nie wiem, co jest najważniejsze, jakieś takie, wiecie, Wasze zdanie, 2 zdania podsumowania. Ojej. Trudno tak na gorąco podsumowanie zrobić. Może powiem tak, że chciałabym odczarować ten sektor, odczarować, no mocne słowo, ale tutaj pojawiło się bardzo dużo tych tematów z wypaleniem związanych z tą właśnie misją, czy trzeba mieć powołanie i tak dalej. To jest praca, którą trzeba wykonywać dobrze. Oczywiście trzeba wierzyć w to, co się robi, jak w każdej innej pracy. Jak chce się być dobrym zegarmistrzem, to trzeba się interesować zegarkami i mieć chęć i oglądać codziennie i mieć zamiłowanie do szczegółów. Ja prawdopodobnie byłabym fatalną zegarmistrzynią, ponieważ jestem okropna w tych różnych małych sprzęcikach. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, nie trzeba mieć jakichś specjalnych pokładów empatii czy specjalnej chęci poświęcenia, wręcz przeciwnie. Po prostu trzeba być gotowym wykonywać swoją pracę dobrze i myślę, że warto spróbować, czy Wam się to podoba. Teraz się tak zwróciłam bezpośrednio do naszych słuchaczy. Właśnie przez tego różnego rodzaju zaangażowanie się w akcje chociażby z domu, czy w swojej lokalnej społeczności. Zobaczyć, czy to jest coś, co rzeczywiście jest bliskie Waszemu sercu. I jeżeli tak, to próbować dalej. Myślę, że to jest to, co mi teraz na gorąco przychodzi do głowy. Dziękuję. Tu poruszyłaś też ten temat, że trzeba profesjonalnie pomagać i to jest też ta istota, bo sama chęć czasami nie wystarcza, ale trzeba jeszcze mieć odpowiednie kompetencje,
Super. Tak, ale nie jest też grzechem, jeżeli mamy równowagę w życiu między życiem prywatnym a służbowym. I to nie jest tak, że jest się kimś gorszym, jeżeli się tylko pracuje. Nie, jakby długofalowo, jeżeli chcemy pracować w życiu przez do tej emerytury wspomnianej wcześniej i długo się z tego cieszyć, mimo tego, że wiąże się ze stresami i różnego rodzaju konsekwencjami, to zachowanie równowagi jest ważne, więc te pasje, o które pytaliście, posiadanie ich i się im oddawanie jest tak samo istotne, więc ta równowaga jest ważna. Czy to jest równowaga w terenie, gdzie jest trudniej po prostu wyjść sobie z domu i się przejść na spacer, czy tam, gdzie jest łatwiej, chociażby w Warszawie, gdzie jest naprawdę łatwe, ale trzeba mieć na to pomysł, tak czy owak, za każdym razem należy sobie to zachować i o tym pamiętać. Bardzo Wam dziękuję, fajne podsumowanie, nieustawiane, ale powiedziałyście bardzo fajne rzeczy, więc tak, zbliżamy się już do końca, bardzo Wam dziękuję. Chciałabym jeszcze naszych widzów, słuchaczy poprosić o danie nam feedbacku, jak oceniacie to spotkanie, czego się dowiedzieliście. Więc będę wdzięczna, jeżeli wejdziecie pod ten link, który właśnie w tym momencie wyświetlam na ekranie, bit.ly/ZS z dużych liter humanitarny. Chętnie się dowiemy, co Wam się podobało, co mniej, o czym możemy porozmawiać na przykład na kolejnym zawodowym streamie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj porozmawialiśmy o branży humanitarnej, w ogóle troszeczkę o organizacjach pozarządowych. Mam nadzieję, że jednak trochę Wam to odczarowaliśmy i że to nie sami wolontariusze, ale też profesjonaliści i że to może być fajna ścieżka kariery. Jeżeli Wam się podobało oczywiście to, co dziewczyny dzisiaj powiedziały. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tak jak mówiłam, będę wdzięczna za zadanie feedbacku. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mapę karier, gdzie już w sumie za tydzień pojawi się nowa, ciekawa funkcjonalność, taka dosyć duża, więc zachęcam Was do odwiedzania naszej strony. I ona też będzie taka eksperymentalna, więc też będziemy ją na Was testować. I zapraszam Was do subskrypcji kanału, dodawania lajków, bo to nam pokazuje, że ten kanał jest gdzieś tam potrzebny, że się Wam przydaje i będziemy robić kolejne spotkania, no już myślę w nowym roku, po feriach, więc też moment na oddech. I bardzo, bardzo dziękuję Alicja, Karolina za to, że poświęciłyście czas. Bardzo się też cieszę, że internet w Sudanie nas nie zawiódł, bo przyznam, że to był mój duży taki czynnik stresowy w ostatnich dniach. Więc cieszę się, że to wszystko płynnie poszło i mam nadzieję, że po prostu skorzystaliście z tego spotkania, dowiedzieliście się czegoś nowego, jakaś refleksja się pojawiła, bo myślę, że o to nam właśnie chodziło. Dobrze, zamykam w takim razie spotkanie i bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję za gościnę. Dzięki. Dzięki. Hej. Dzięki, hej. Hej.